Marcin Hakiel był partnerem Dagmary Kaźmierskiej w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. Po wybuchu afery związanej z przeszłością kobiety, tancerz dostaje mnóstwo negatywnych komentarzy. Powoli końca dobiega nowa edycja Tańca z Gwiazdami. Już 5 maja poznamy zwycięzców kolejnego sezonu popularnego programu, a w finale zmierzą się Anita Sokołowska, Roxy Węgiel i Mafaszyn. Finał Tańca z Gwiazdami w cieniu kontrowersji Kaźmierskiej, jednak to nie trójka finałowych uczestników zdobywa najwięcej nagłówków i zainteresowania ze strony widzów oraz mediów, uwagę skradła bowiem Dagmara Kaźmierska. Ta nie tylko kilka tygodni temu postanowiła zrezygnować z udziału w Tańcu z Gwiazdami ze względu na domniemaną kontuzję, ale także stała się centralną postacią reportażu Gońca. Plac ten odnosił się do jej przeszłości. Dziennikarze odnaleźli bowiem materiały z jej rozpraw sądowych i na jaw wyszły relacje jej byłych współpracowników. Pojawiły się oskarżenia nie tylko o sutenerstwo, ale również między innymi zlecanie go gwiazdka tuf i pobić. Marcin Hakiel obrywa za taniec z Dagmarą Kaźmierską, jak nie trudno się domyślić, bycie spowinowaconym z Kaźmierską w obecnej sytuacji może prowadzić do sporej krytyki. To odczuł Marcin Hakiel, który pod wszystkimi postami na swoim Instagramie może przeczytać sporo nieprzychylnych komentarzy. Jak się tańczyło ze zwyrodnialcem, panie Marcinie, pozuje pan z tą bestią, która zlecała bicie kobiet? To przecież potwór. A może tak lekcje w Kłodzku, Marcin, wstyd, że popierasz wstrętną bur gwiazdka mamę, przecież sam masz córkę. Dlaczego nie odmówiłeś tańca z sutenerką? To przecież powszechne info, nie ma opcji, że nie wiedziałeś. Dla kasy stajesz obok takiego ścieku. Wstyd, jak tam porywało się kobiety?